Uhuhu, jak jest zimno. Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie z Doliny Narwi. Wieje straszliwy wiatr. Jestem tutaj od rana poszukując dobrego światła dla swoich kadrów. To światło raz jest, raz znika, no ale takie już są warunki tej zimy. Jak wiecie doskonale, jednego dnia jest odwilż, drugiego dnia siarczysty mróz. Przynajmniej tutaj na Podlasiu tak jest. Zatem zapraszam. Samotne drzewo w plenerze jest jednym z moich ulubionych tematów. Zapewne na moich wielu zdjęciach już widzieliście różnego rodzaju w ten sposób fotografowane owe przepiękne przyrodnicze obiekty. Bardzo lubię wypatrywać takie proste formy, które mogę znaleźć w pejzażu, a najprostszą formą według mnie w Dolinie Narwi jest samotne drzewo, najlepiej na tle dramatycznego nieba. Dzisiaj temu kadrowi poświęciłem sporo czasu, próbując się przymierzyć do niego w różny sposób, tak aby optymalnie wykorzystać zarówno światło, jak i chmury, które będą się układały w ładną kompozycję. Jeżeli byśmy myśleli o właśnie kompozycji związanej z samotnym drzewem na tle dramatycznego nieba, to możemy wykorzystać wiele, wiele różnych układów. Oczywiście począwszy od reguły trójpodziału, gdzie możemy umieścić owo drzewo w mocnym punkcie, aż po kompozycję centralną, w której drzewo będzie stanowiło kontrapunkt do dramatycznego, rozwijającego się, takiego dynamicznego nieba. Zatem jak widzicie, wszystko zależy od naszej koncepcji. Nie ma czegoś takiego jak sztywna reguła. Chodzi o to jedynie, aby znaleźć atrakcyjne, ciekawe rozwiązanie. Całe szczęście, że tutaj mam dosyć dobry zasięg telefonii komórkowej, no bo zdarzają się przecież takie miejsca, w których na bieżąco nie jesteśmy w stanie niczego wypatrzeć w owych aplikacjach. Ja korzystam właśnie z SAT24, żeby obserwować powłokę chmur oraz z aplikacji Windy. I tu też się połączę z tą aplikacją, żeby zobaczyć, jak się układają chmury, czy coś teraz... Ach, czyli teraz przechodzi ta największa warstwa. Ona będzie... Oj, coś tu przedobrzyłem. Słuchajcie, jeszcze raz. No niestety palce już mam mocno zgrabiałe i chciałbym zobaczyć, co się będzie działo nieco później, czyli nie o 22, a o 3, na przykład o 15. O 15. No jest szansa, że znajdę się o 15 tuż za owym frontem chmur, czyli przede mną będzie jeszcze leciutka powłoka, a za mną mogą być przepięknie podświetlone chmury podświetlone przez zachodzące słońce. No to na to liczę. Zostaję w Dolinie Narwi. Co pewien czas zdarzają się bardzo ciekawe luki w owych chmurach i wtedy mam bardzo piękne punktowe światło. Staram się je wówczas właśnie wykorzystać. Jeżeli uważnie się przyjrzycie, to tam na horyzoncie widać właśnie, że przez jakąś lukę teraz dociera owo światełko. Niestety teraz ta luka przejdzie tuż nade mną i światło, które słońce, które jest już nisko nad horyzontem, nie wypełni tej luki światłem. Ona gdzieś daleko, daleko się pojawi, ale niestety nie będzie dotyczyć mojego pierwszego planu. Zatem w drogę. Idę dalej szukać jeszcze równie ciekawych tematów. Thank you.
słuchajcie, w taki dzień jak dziś z bardzo silnym wiatrem, to znajdzie ów wiatr każdą lukę w odzieży. Dokładnie czuję, gdzie mam nie ukrytą przed owym wiatrem jakąkolwiek część ciała. Czy to nogi, czy to ręce, bardzo, bardzo szybko marzną. Dlatego trzeba przed takim plenerem naprawdę dobrze się przygotować, także pod względem odzieży. Ja dzisiaj mam na sobie, jak widzicie od góry licząc, czapkę, którą już dobrze znacie z poprzednich filmów, kurtkę puchową, dwie warstwy bielizny termicznej, dobry polar, także spodnie. Spodnie mam takie narciarskie, ale służące do snowboardu, czyli z takimi troszeczkę nieco nogawkami szerszymi. No i buty plus świetne, bardzo dobre wełniane skarpety. Dzisiaj nie mam kaloszy, bowiem po prostu jest bardzo niewiele śniegu. Bardzo ładnie ten pasek światła przesuwa się ku mnie, idzie coraz szybciej, więc liczę na to, że będę miał możliwość fotografowania ciekawego zachodu słońca. Myślałem, że wykorzystam to samotne drzewo, które jest tutaj na owym garbie, ale jestem odcięty od niego warstwą wody. To jest lód, ale na tym lodzie jest warstwa wody i ten lód jest bardzo cienki, więc nie będę w ogóle nań wchodził. Po prostu były mrozy, pojawiły się zatory na rzece i te zatory zatamowały przepływ wody. Dlatego wypełniły się wszystkie rozlewiska i starorzecza Narwi wodą. Czas na pytanie dnia. Chciałbym się dowiedzieć, czy podczas swoich wypraw fotograficznych nosicie dodatkowe akumulatory oraz czy używacie zamienników i jakie są Wasze doświadczenia właśnie z używania akumulatorów, które są zamiennikami w Waszych aparatach. Proszę napiszcie swój komentarz na dole pod filmem. Ładnie to się zaczyna rzeczywiście ten pasek poszerzać. Tutaj za mną widzicie idealną płaskość Doliny Narwi, a ja znowu dotarłem do granic swoich możliwości, bowiem proszę, tutaj przede mną już jest tafla lodu, dosyć chyba cienkiego, ale myślę, że będzie on znakomitym tematem do mojego kadru, bowiem po drugiej stronie koryta wypełnionego, to jest starorzecze, to jest starorzecze Narwi. Narew meandrowała, przez setki lat zmieniała swoje położenie. Jest tutaj dużo właśnie starorzeczy. Starorzecze to właśnie stara droga rzeki, która obecnie jest przezeń nieużywana, ale jednak jest wypełniona wodą. Tutaj obok jest rzeka Narew, ale zobaczcie, że kiedyś płynęła ona tędy dużym, bardzo takim dużym zakolem. Może to wyglądać naprawdę dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o uzyskanie owych odbić tutaj w wodzie, plus do tego zachodzące słońce i myślę, że ono może podświetlić przepięknie chmury. Także myślę, że tutaj będzie to dobry czas na przygotowanie się do kadru, żeby wybrać kilka takich miejsc, skąd można dobrze fotografować. Statyw ustawiłem tuż nad ziemią, tak aby był lekko nad taflą lodu. Ma on łamaną kolumnę centralną, zatem umożliwia mi fotografowanie rzeczywiście z niskiego poziomu, dzięki czemu mogę pokazywać taflę lodu, a także sporą połać nieba. Myślę, że będzie to się pięknie odbijało właśnie w owej przestrzeni lodu, który teraz jest w Starorzeczu.
Statyw to nie tylko jedyne wyposażenie mojego aparatu, także założyłem filtr połówkowy szary oraz jak widzicie teraz podpinam wężyk spustowy po to, by nie było niepotrzebnych drgań aparatu w czasie, gdy dotyka go się ręką. Wężyk spustowy jest podpięty w odpowiednie gniazdo i można za jego pomocą wyzwalać migawkę bez konieczności dotykania aparatu. Tutaj jeszcze raz pokazuję filtr połówkowy szary oraz mój cały plan, który obecnie komponuję, czyli przebijające się światło zza drzew plus niebo, które mam nadzieję, że jeszcze się rozjaśni ciekawymi kolorami. Tutaj właśnie to niebo będzie istotnym elementem kompozycji mojego kadru wraz z jego odbiciem się w lodzie. Filtr połówkowy szary jest założony po to, by likwidować zbyt dużą rozpiętość tonalną. Fotografuję obiektywem o ogniskowej 14-24, czyli obiektywem o bardzo dużym kącie widzenia. I ten cały zestaw jest absolutnie zestawem podstawowym, którym w tym momencie będę się posługiwał. No i jeszcze poziomica jest niezwykle ważna po to, by kadr był rzeczywiście poziomy, nie miał żadnych skosów. W moim wypadku jest to poziomica elektroniczna, ale w tym miejscu możecie zainstalować też poziomicę w formie takiej plastikowej kształtki z pęcherzkami powietrza, co może Wam pomóc w wypoziomowaniu aparatu, gdy jest taka konieczność. Mniej więcej został ten kadr przygotowany. Tutaj mamy drzewa, za drzewami będzie zachodzić słońce, tu będzie rozświetlona połać nieba, a mam nadzieję, że też w tafli lodu ona się przepięknie będzie odbijała. Co się tutaj dzieje? Co się tutaj dzieje? Jakaś chmara ptaków nadlatuje w moim kierunku. Od razu mi się w tym momencie przypomina film Ptaki. Mam nadzieję, że nie lecą tutaj po to, by mnie przegonić z mojego wyczekanego i wystanego już tutaj miejsca. O, proszę, siadają na drzewa, które są moim motywem. Jest walka o minuty, bowiem słońce jest między drzewami stosunkowo wysoko, tak się tylko wydaje, ale do pełnego zachodu słońca zostało jeszcze 15-20 minut, natomiast z tyłu nasuwa się dosyć taki gęsty front atmosferyczny i nie wiem, czy nie przykryje mi finalnie owego słońca i nie pozwoli się właśnie rozpalić niebo, tak jak pierwotnie o tym marzyłem. Jednak słońce schowało się za kolejną warstwą chmur. Zatem moje marzenia o tym, że będę miał przepięknie podświetlone chmury zachodzącym słońcem, tym razem się nie spełniły. No ale trudno. Będę próbował jeszcze w tym roku wielokrotnie i wreszcie uzyskam kadr dokładnie taki, o jakim marzę. Serdecznie dziękuję za to, że byliście razem ze mną. Poproszę o kciuk w górę. Pamiętajcie o komentarzu pod filmem, także w odpowiedzi na pytanie dnia. I do następnego filmu.
który będzie, mam nadzieję, już niedługo. Trzymajcie się cieplutko. Cześć. Pozdrawiam Was serdecznie. Wymarzłem się. Nie dostałem zdjęcia, o którym marzyłem, ale było naprawdę super. O to chodzi w fotografii. Radość fotografowania. Trzymajcie się. Do miłego zobaczenia. Pozdrawiam Was. Cześć.